Cześć. Kontynuując poprzedni odcinek, dalej będziemy się trzymać tematu snu. Dlaczego? Bo jest ważny. Setki osób ma z nim spore problemy. Deficyt snu może powodować wiele konsekwencji zdrowotnych. I patrząc na otaczającą nas rzeczywistość, to się niestety nie zmieni. Chroniczne i wszechobecne zmniejszenie ogólnej ilości snu, które obserwujemy we współczesnym społeczeństwie. Może korelować z podwojeniem globalnego rozpowszechnienia otyłości. Oczywiście nie bezpośrednio, choć jeśli nie śpisz i się nudzisz, to możesz też jeść, ale nie o tym mechanizmie dzisiaj będziemy rozmawiać. Coraz więcej badań pokazuje, że brak snu ma znaczący wpływ na apetyt i spożycie energii. W szczególności wydaje się, że utrata snu wpływa na sposób, w jaki organizm reguluje niektóre neuroprzekaźniki. Bądź hormony, które wpływają na głód i sytość. Wydaje się również, że wpływa to na preferencje żywieniowe, sprawiając, że osoby, które śpią za mało, preferują słodkie, rekreacyjne jedzenie. Ile w takim razie snu potrzebujesz, aby utrzymać apetyt na zdrowym poziomie, i czy to oznacza, że dobry sen może rzeczywiście pomóc ludziom schudnąć? Za chwilę się dowiemy. Zacznijmy więc od początku. Zalecany czas snu wynosi od 7 do 9 godzin. Oczywiście, oprócz ilości liczy się też jakość oraz godziny, w których śpisz najlepiej między 22 a 23. Pierwsze pytanie, na które możemy znaleźć poszlaki w badaniach, brzmi, czy krótki czas snu przyczynia się do otyłości? Więc krótki czas snu wiąże się ze zmniejszonym spożyciem błonnika pokarmowego zwiększonym spożyciem węglowodanów, cukru, cholesterolu i tłuszczów nasyconych ogółem, co prowadzi do nadmiernego spożycia kalorii i zaburza równowagę pomiędzy spożyciem a wydatkowaniem energii. W jednym z badań krótki czas snu był związany z występowaniem nadwagi i otyłości. Badacze przeanalizowali dane z próby dorosłych Amerykanów i odkryli, że osoby, które spały mniej niż 7 godzin na dobę, były o 1,83 razy bardziej narażone na nadwagę i o 1,57 razy bardziej narażone na otyłość w porównaniu z osobami, które spały od 7 do 9 godzin na dobę. Warto jednak zauważyć, że ten rodzaj badania jest dość ograniczony, ponieważ dotyczy tylko danych w jednym momencie. Jednak, jak zawsze, jest to dla nas jakaś przesłanka. Drugie pytanie brzmi: czy ograniczenie snu wpływa na utratę masy mięśniowej? W kolejnym badaniu naukowcy porównali spadek tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała u osób z nadwagą podczas dwutygodniowej diety. Jedna grupa spędziła w łóżku 5,5 godziny, druga zaś 8,5, oczywiście śpiąc. Badani przebywali w laboratorium przez cały okres badania i dostarczano im całe pożywienie, co było całkiem dobrym rozwiązaniem. Grupa śpiąca 5,5 godziny straciła o 55% mniej masy tkanki tłuszczowej w porównaniu z grupą śpiącą dłużej. Ponadto grupa śpiąca krócej straciła o 60% więcej masy beztłuszczowej w porównaniu z grupą śpiącą dłużej. Wyobraź sobie teraz, że budowałeś masę mięśniową długi czas, godziny spędzone na siłowni, regeneracja, dieta, a teraz tylko przez to, że nie dosypiasz. Możesz sporo stracić. Co ciekawe jeszcze, grupa śpiąca 5,5 godziny miała wyższe stężenie greliny. Grelina, która jest znana jako hormon głodu. Mocną stroną tego badania było ścisłe kontrolowanie spożycia składników odżywczych. Oczywiście w tym badaniu można znaleźć też kilka zastrzeżeń. Mała grupa badawcza. Masa beztłuszczowa niekoniecznie musi oznaczać ubytku masy mięśniowej, choć jest to bardzo prawdopodobne. Pytanie numer 3. Czy niska ilość snu wpływa na hormony głodu i sytości? Po części mamy kawałek odpowiedzi w poprzednim badaniu. Jednak naukowcy przebadali 12 zdrowych młodych mężczyzn, którzy przez dwa dni zostali poddani ograniczeniu snu. Spali 4 godziny i przez kolejne dwa dni ich sen został wydłużony do 10 godzin, uzyskując liczne próbki krwi w obydwu warunkach. Skrócenie czasu snu spowodowało, 18% redukcję leptyny, hormonu wydzielanego z komórek tłuszczowych, które ma tendencję do hamowania głodu. Czyli możemy domniemywać, że ograniczenie snu będzie powodowało większy głód. Teraz połączmy niedobór snu z dietą niskokaloryczną. Dowody wskazują, że 3 dni spożywania tylko 900 kalorii dziennie u szczupłych ochotników. Prowadzi do spadku leptyny o 22%. Utrata snu doprowadziła do 28% wzrostu greliny hormonu wydzielanego z jelit, który zwiększa chęć do jedzenia, co już wiemy. W innym badaniu osoby, które zwykle sypiały 5 godzin każdej nocy charakteryzowały się około 15% niższym poziomem leptyny i około 15% wyższym poziomem greliny w porównaniu z osobami. Śpiącymi średnio 8 godzin każdej nocy. Te zmiany w leptynie i w grelinie prawdopodobnie zwiększają apetyt i tworzą dodatni bilans energetyczny, prowadząc się jak pies przewodnik do lodówki, co w konsekwencji skutkuje przyrostem masy ciała. Idziemy sobie dalej i szukamy odpowiedzi na pytanie, czy mniej snu równa się więcej jedzenia. Jedna noc skróconego snu. Może zwiększyć spożycie pokarmu. 12 zdrowych młodych mężczyzn spędziło noc w laboratorium przy dwóch różnych okazjach, różniąc się jedynie ilością dozwolonego snu. Jednej nocy spali tylko 4 godziny, drugiej pełne 8 godzin. Następnego dnia każdej wizyty w laboratorium otrzymali tyle jedzenia, ile chcieli. Wymarzony scenariusz. W porównaniu z 8-godzinnym snem badani śpiący 4 godziny spożywali średnio o 22% więcej kalorii. W badaniu tutaj ilość kalorii wychodziła około 550 do 600, więc to jest dość spora ilość kalorii. Ograniczenie snu może być czynnikiem sprzyjającym otyłości, a na pewno sprzyja nadkonsumpcji. Wszyscy wiemy, że jeśli nie prześpimy dobrze nocy, jesteśmy zmęczeni. Powszechnie wiadomo, że przewlekła deprywacja snu. Prowadzi do zwiększonego uczucia zmęczenia. Zmęczenie może obejmować senność, określaną jako skłonność do zasypiania, a dalej rozszerzać się na zmęczenie fizyczne i psychiczne. Subiektywne doniesienia o zwiększonej senności są udokumentowane już po jednej nocy pozbawienia snu, ze skumulowaną deprywacją snu prowadzącą do jeszcze większego poziomu zmęczenia. Osoby zgłaszające zwiększoną senność w ciągu dnia Wykazują znacznie, znaczne zmniejszenie aktywności fizycznej. Jesteś zmęczony, nic ci się nie chce, więc na pewno nie będziesz aktywny. Badacze wykazali, że zdrowi dorośli mężczyźni, śpiący jedynie 4 godziny w ciągu dwóch nocy, znacznie zmniejszyli aktywność fizyczną po każdej nocy skrócenia snu. Wniosek jest dość prosty, jeśli nie będziesz spał, będziesz zmęczony. Jeśli będziesz zmęczony, na pewno. Aktywność fizyczna nie będzie pierwszą rzeczą, o której pomyślisz. I przed nami ostatni temat, którym się dzisiaj zajmiemy, czyli czy brak snu wpływa na otyłość brzuszną. Badana kohorta składała się z 12 zdrowych osób, które nie były otyłe, z których każda spędziła dwie 21-dniowe sesje w warunkach szpitalnych. Uczestnicy zostali losowo przypisani do grupy kontrolnej, która spała odpowiednią ilość snu, lub grupy snu. Ograniczonego podczas jednej sesji. Każda grupa miała dostęp do swobodnego wyboru pożywienia przez cały czas trwania badania. Badacze monitorowali i mierzyli spożycie energii, wydatek energetyczny, masę ciała, skład ciała i dystrybucję tłuszczu. Uczestnicy spożywali ponad 300 dodatkowych kalorii dziennie podczas ograniczenia snu, jedząc około 13% więcej białka i 17% więcej tłuszczu. Wyniki tego badania pokazują, że brak wystarczającej ilości snu doprowadził do 9% wzrostu całkowitej tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej i 11% wzrostu trzewnej tkanki tłuszczowej w porównaniu ze snem kontrolnym. Odkrycia pokazują, że skrócony sen, nawet u młodych, zdrowych i stosunkowo szczupłych osób, wiąże się ze wzrostem spożycia kalorii, bardzo niewielkim wzrostem masy ciała i znacznym wzrostem akumulacji tłuszczu w brzuchu. Przyrost maszy ciała, a zwłaszcza centralna akumulacja tłuszczu, wskazują, że utrata snu predysponuje do brzusznej otyłości trzewnej. Wszystkie te badania znajdziecie w moim wpisie na blogu, link zostawię w opisie do filmu. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się Was przekonać do tego, że sen jest niezwykle ważny w kontekście naszego zdrowia i że jego brak może powodować różnego rodzaju problemy, chociażby te związane z masą ciała. To wszystko na dzisiaj, bardzo dziękuję i do usłyszenia.